Witam wszystkich. Dzisiaj jesteśmy na Spławik, na Glinkach. Jest wieczór, około 19:00. A my na Spławik sobie przyszliśmy i dopiero przyjechaliśmy. Nie wcale, żeby początek był nagrywany na końcu. O czym się zaraz przekonacie. Nie jest to zwykły wypad na Spławik, bo na Spławik na Glinkach to jest ciężko złapać płotkę. Tylko dlatego, że ciężko się przedrzeć przez drobnicę takiej wielkości, której jest tu miliard. I żeby cokolwiek złapać, trzeba mieć haczyk 0,22. Tu jest mój spławik, tam jest spławik Antka. Przyczęta to kukurydza i białe, zdechłe robaki. Zalęta w wiaderku, o tutaj. Śmierdząca, bo skiśnięta od majówki, a jest prawie czerwiec, więc sobie domęćmy. Może ryb nie odpłoszy. No i co? Do zobaczenia przy rybie albo czymś innym. Człowieku, membranie! W Glinkach! Ty to rozumiesz? No. Jest ryba! Jest ryba, proszę państwa, jest ryba na spławik! O, taka! Potwór, kurde, wielkości wszystkiego. Dawaj, mówię na mnie, żeby to wyglądało profesjonalnie. Na dwóch kamerzystów, no, szybko. Nie mogę teraz, czekaj, odczep. O, dobra. No, zabijesz ją. Ty się zabij. O, ty. Dobra, czekaj, idę. Oczywiście CIR. O, takie, pewnie ktoś napisze, że takie płotki to na żywca łapie. Ale tutaj złapać taką płotkę to jest wyczyn. Potwierdza Antek. Z aparatem od Making Offów. Marcin? Mamy projekt z biologii na wtorek, wiesz? Pamiętasz? Nie. Komar na mojej ręce! Gryzą mnie. Nie w tą stronę. Kaszka! Nagrywaj kaszkę. Nagrywam kaszkę, ale swoim. O, było fajne zdjęcie. Patrzcie na mnie. Czekaj chwilę, wyłączę nagrywanie. Popatrzcie na mnie. Nie, no weź normalnie. No, do dupy, ale dobra. O nie, znów co powiedziałem. Kaczka, patrz! No mówię przecież! No nie, to zdrowie. No, nie nagrywa. Raz życie wodę, kaczek. Raz pod wozem kaczki. Od zniechcenia do znudzenia kaczki. Uuu. Komareczki wciąż pną w dupeczki. Uhu. Uuu. Miejsce, ja to komary nagrywam. Życie muchy. Życie muchy. Nie, dlaczego mam taki ostrość? Życie muchy, tylko że komary. No i kolejna ryba. Takie to dzisiaj nam sztuki biorą. Trzeba teraz zmyślnie odhaczyć, bo ona to bardziej się już na żywca nadaje niż do wypuszczenia. Ale udało się. Antek przestaje klaskać tak. Te komary ci nic nie zrobią. Za późno. Ale dzisiaj taki bekowy film będzie. Przyłamaliśmy bezrybie. Nasza sztuka. Czekaj, że zrobię zdjęcie. Rób zdjęcie. Czekaj, taka wielka. Nie wiem, komary, Jezu. Nic nie zrobiłeś, dobra. Trudno. Weź z tym idź. Widać? Pa, pa. Do widzenia, rybko. Znowu tak wcześniej będzie. Wyłączyłem tylko nagrywanie i... O, biorą! Potwór.
tak wyglądają dzisiejsze potwory. Przełamaliśmy barierę bezrybia. Antek ma rybę. Podobno się zerwała. Nie, nie, siedzi. To jest spora na pewno. Największa. Ty patrz, nawet jest duża ryba. Kukurydzę. Czekaj, miniatura. Odwrotnie ją wejść. Jak to odwrotnie? Dał jedna ryba. Pokażę. Jak popłynęła. Robi się ciemno, niedługo będziemy wracać. No, koniec bezrybia. Tak! No, i u mnie też na kukurydze jest krasnopiórka. Też takiej samej wielkości. Trzeba odhaczyć. Idzie do wody. By, czemu nie nagrałeś tego moim, tylko twoim? Zestaw to jest zestaw spławikowy. Koniec. Dobra, przynęty teraz kukurydza na haczyk, który jest mniejszy od tej kukurydzy. O, zobaczcie jak to wygląda, może widać. W ten sposób to wygląda. No i grunt to jest 1,5 metra. Grunt to złapać rybę. O, tutaj dokładnie. Dobra, patrz ile tam jest ryb. Zobacz, ja tam rzucę. Powiedziałem grunt 1,5 metra, one są na powierzchni. Zaraz się wynurzy. O, wynurzył się. No, obok tych wszystkich ryb. Ach, nie ma tak szczęścia. No i zniknął. Ale nie było ryby. Ciekawe. Zniknął tak dosłownie, jakby karp go zastał. No i nie ma kukurydzy. Jest! Kolejna ryba. O, tak, kolejna krasnopiórka. Ale leciutko zapięta. Zobaczcie, jaka piękna. Dobrze, a teraz nagramy to też również GoPro. Dobra, dalej. Czekaj chwilę, bo może być rozładowana. Rozładowana, trudno. Dobra. No to puszczamy krasnopióreczkę. Niestety, jak mamy tutaj jechać na spławik, to będą tutaj takie ryby. Dlatego częściej jeździmy na grunt i nie na ten staw, tylko na stare stawy. Zobacz, jak jest już ciemno. Słońce już zaszło parę dziesiąt minut temu. Dlatego niedługo będziemy się zbierać, niestety. A bardzo fajny wypad jest. Może po filmie tego nie widać, choć Antek mówi, że będzie widać. Ja w to wątpię. Bardzo fajny wypad jest po prostu. Bardzo fajnie nam się dzisiaj łowi. Mimo iż komary nas zabijają do szpiku zabijania. Tak okrutnie. Ich tutaj. Taka ich jest tu chmara, że wy sobie nie wyobrażacie, cały czas nas gryso. Dobre podsumowanie. Podsumowanie, ale jeszcze nie koniec. No i będziemy dalej próbować coś złapać i coś nagrać. I to koniec naszej krótkiej i zabawnej przygody z płotkami. Było kilka ryb, byliśmy tutaj godzinę. Bo zaczęliśmy o 19, jest około 21. To... Ach ta matematyka. 2 godziny tu byliśmy. No.
Zapraszam do subskrypcji kanału. Dziękuję za 300 subów, bo wbiło dzisiaj, a film nie wiem kiedy jest. No i co? Do zobaczenia następnym razem i mam nadzieję, że następnym razem nie będzie tak dużo komarów. I jeszcze poleć mój kanał, że tam making of jest. A. No i polecam kanał Antka, bo Antek ma kanał. Nazywa się Crazy Tolek i tam są making ofy na przykład moich filmów. Albo jakieś inne filmiki, których nie będzie na kanale. Po prostu na przykład wypad z hulajnogą czy coś tam. No i co? Cześć.